10 państw z największą liczbą języków. 10 Brazylia, największe pod względem powierzchni i liczby mieszkańców państwo Ameryki Południowej oraz piąte pod względem wielkości państwo świata. Zajmuje ponad 47,5% powierzchni Ameryki Południowej i liczy ponad 200 milionów mieszkańców. Właściwie wszyscy Brazylijczycy mówią po portugalsku, czyli w języku urzędowym. Jednakże w użyciu pozostaje również wiele innych języków, głównie emigrantów z Europy i Azji oraz licznych grup indiańskich. Łącznie można doliczyć się aż 260 różnych języków. 9. Australia, państwo demokratyczne położone na półkuli południowej, jest 6. pod względem powierzchni i 54. pod względem liczby ludności państwem świata. W Australii nie ma języka urzędowego, jednak aż ponad 80% mieszkańców mówi po angielsku. Ponadto po 2% ludności używa mandaryńskiego, włoskiego, arabskiego, kantońskiego, greckiego i wietnamskiego. Pozostali używają różnych odmian języka rdzennych aborygenów. Łącznie można się doliczyć blisko 260 odmian. 8. Kamerun, państwo w środkowej Afryce. Kamerun jest członkiem ONZ, Unii Afrykańskiej i innych organizacji międzynarodowych. Urzędowe języki są dwa, francuski i angielski. Najwięcej osób mówi po francusku, po angielsku nieliczni, a poza tym występują przeróżne języki afrykańskie, których używają ludzie w liczbie od kilkuset tysięcy do zaledwie kilku. Ponoć łącznie różnego rodzaju języków jest aż 290. 7. Meksyk. Meksyk zajmuje powierzchnię prawie 2 milionów kilometrów kwadratowych, co daje mu pod tym względem 14 miejsce na świecie. Meksyk jest federacją 31 stanów i dystryktu federalnego, w którego skład wchodzi stolica, miasto Meksyk, jedno z najgęściej zaludnionych miast na świecie. W Meksyku nie ma języka urzędowego. Najwięcej ludzi mówi po hiszpańsku i w większości są to mieszkańcy stolicy. Ponad 5% używa jeszcze języków indiańskich, a najpopularniejszy z nich to Nahuatl. Łącznie różnego rodzaju języków można wyróżnić 290. 6. Chiny, państwo w Azji Wschodniej obejmujące historyczne Chiny oraz Tybet i inne ziemie w Azji Środkowej, zamieszkiwane w sumie przez 56 grup etnicznych i to właśnie biorąc pod uwagę ich liczbę, można się domyślić, jak dużo różnych języków jest w użyciu. Specjaliści twierdzą, że można się ich doliczyć aż 301. 5. Stany Zjednoczone, państwo federacyjne w Ameryce Północnej. Sprawa jest tam zupełnie odmienna niż we wspomnianych wcześniej państwach, ponieważ w Stanach pojawiają się również języki rdzenne, ale nie jest ich aż tak dużo. Oprócz języka angielskiego występuje cała masa języków imigrantów ze wszystkich kontynentów i to one stanowią większość w USA. Łącznie języków używanych jest aż 430. 4. Indie, państwo położone w Azji Południowej, zajmujące większość subkontynentu indyjskiego. Tak olbrzymie państwo ma również bardzo dużo różnych języków, które kształtowały się przez wieki. Języki urzędowe to hindi oraz angielski. Ale wśród języków używanych pojawiają się m.in. urdu, marathi, kanada i wiele więcej. Łącznie aż 453 języki. 3. Nigeria, państwo w Afryce Zachodniej nad Zatoką Gwinejską, najludniejsze na kontynencie afrykańskim. Jak to bywa w Afryce, kraj jest zamieszkiwany przez bardzo dużo różnych plemion. Język urzędowy to angielski, jednak wśród używanych pojawiają się m.in. Hausa, Igbo i Yoruba. Łącznie jest ich aż 527. 2. Indonezja, wyspiarskie państwo unitarne położone w Azji Południowo-Wschodniej oraz w Oceanii, którego stolicą jest Jakarta. Kraj leży na kilkunastu tysiącach wysp, przez co jest bardzo zróżnicowany etnicznie, przez to różnice językowe też są ogromne. Język urzędowy to indonezyjski, zaś w użytku pozostaje 709 języków. 1. Papua Nowa Gwinea, państwo w Oceanii, położone w większości na wyspie Nowa Gwinea oraz dodatkowo na około 2800 wysp. Topografia terenu jest bardzo charakterystyczna. Góry z trudno dostępnymi dolinami, dżungla i bagna, a do tego cała masa małych plemion. Językami urzędowymi są dwa języki, kreolski oraz angielski. Łącznie używa się 840 języków. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również, co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów. Zerknijcie również na mój drugi kanał, Światowa Historia. Cześć!